Szanowni Państwo, to już 18. edycja Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej Kamera Dawida. Cieszę się ogromnie, że miasto stołeczne Warszawa jest w gronie instytucji współfinansujących to znakomite wydarzenie kulturalne. Właśnie kultura, a precyzyjniej film, jest z jednej strony głównym bohaterem festiwalu, a z drugiej nośnikiem tematów, na które chcą nam zwrócić uwagę twórcy. Tematy są często trudne, dlatego to niezwykle cenne, że są one nam sygnalizowane w przystępnej formie filmu. 18. edycja oznacza, że festiwal wkroczył niejako w pełnoletniość. Tym bardziej wielka szkoda, że ze względu na epidemię niemożliwe jest przeprowadzenie go w normalnych warunkach. Inaczej doświadcza się bowiem filmu w sali kinowej, a inaczej śledząc go w domu za pośrednictwem internetu. Wszyscy mamy jednak świadomość, że taka formuła tegorocznej edycji festiwalu wynika z troski o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie. Wierzę, że sposób, w jaki będziemy oglądać filmy, nie utrudni nam odbioru treści, które twórcy chcą nam przekazać, a także refleksji nad nimi. Życzę wszystkim Państwu udanego festiwalu i mam nadzieję, że jak najszybciej, być może już za rok, spotkamy się ponownie na żywo.